Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj vlog, nietypowo, po dłuższym okresie aktywności. Nie było mi przez jakiś czas ze względów zdrowotnych, osobistych, o czym przygotowuję odrębne wideo dla Was, ale jak już wyzdrowiałem, to chciałem odpocząć, a jak już odpocząłem, to wziąłem się ostro do pracy, aby nadrobić ten czas, który spędziłem w łóżku i tak oto nie mogłem zebrać się, aby zrobić jakikolwiek wideo dla Was. Ale tęsknię do tego bardzo, w związku z tym postanowiłem troszeczkę wytknąć nosa poza cztery ściany, zapłać świeżego powietrza, no i nagrać coś dla Was. Co prawda mamy dopiero styczeń, wiosna zbliża się dużymi krokami, ale nawet nie obejrzymy się, a będzie już za nami, a wtedy misie budzą się z zimowego snu, słuchajcie, i zaczynają podróżować. O ile Bozia pozwoli, ja też będę podróżować. Jeśli nie będę mógł gdzieś dalej, to bliżej, ale jak na razie moim miejscem ulubionym na podróże, czyli na takie spacery, można powiedzieć, samochodowe, jest moje ulubione, kochane North Coast, czyli wybrzeże północne Irlandii Północnej. Jest oczywiście tutaj na razie dżdżyście, deszczowo, wietrznie, jednak ma to swoje uroki, takie jak na przykład mgły wiszące nad klifami, albo fale rozbijające się o skałki przybrzeżne. Oczywiście, że wolę to oglądać pod tysiąckroć latem, i nigdy mi się ten pejzaż nie znudzi, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie zmienia to jednak faktu, słuchajcie, że to jest akurat najładniejsze miejsce w Irlandii Północnej i jeśli kiedykolwiek byście byli, to warto zwiedzić właśnie wybrzeże. No ale przejdźmy do rzeczy. Przysłowiowy nóż mi się w kieszeni otwiera, słuchajcie, jak obserwuję całą tą cholerną sytuację, w której znalazł się świat. Ja wiem, że wszędzie jest źle. Myślę, że to jest celowe, ale nie mam tutaj zamiaru rozmawiać i domniewywać na temat teorii spiskowych. Mnie najbardziej interesuje w tym momencie Irlandia Północna, w której żyję, oraz moja kochana Polska, ten przepiękny kraj, na który się nie obraziłem, ale na system w nim panujący. Słuchajcie, i myślę, że dopóki on nie zostanie zmieniony, a ludzie się nie zjednoczą, bo są cholernie podzieleni, to kraj może nawet w rezultacie stracić suwerenność i będzie jeszcze gorzej. Aczkolwiek ja myślę całkiem pozytywnie i myślę, że po każdym deszczu, ja to zawsze tak powtarzam, że po każdym deszczu wychodzi słoneczko i generalnie będzie lepiej. Zacznijmy od mojej Irlandii. Jest zima, słuchajcie, styczeń 2021 i jak na razie jest deszczowo. Pod koniec grudnia 2020 gdzieś tam padał śnieg, następnego dnia świeciło słonko, płoty parowały, no było różnie. Zima tego roku nie jest ostra i nie ma na co narzekać. W Irlandii Północnej objawia się delikatnymi opadami śniegu oraz soczystym deszczem, co jest niczym niezwykłym. Ale pandemiczna sytuacja. Pandemiczna sytuacja sprawiła, że na początku ludzie byli wystraszeni, popło, puste półki, no i tak dalej. Sami wiecie, kolejnym etapem było zamykanie ludzi w domach, straszenie, lockdowny. Dzieci malowały tęcze z napisem dziękujemy ci NHS, czyli służbie zdrowia. Oczywiście lekarze przyjmowali i udzielali porad telefonicznie. Muszę wam powiedzieć, że moja żona też miała taką sesję z fizjoterapeutą. Ten taki nacisk wywarł na jej plecy przez ten telefon, że do dzisiaj skrzywiona chodzi. Nie no, to jest jakaś kpina, słuchajcie, szpitale jeszcze jakoś pracowały, ale przychodnie lekarskie kompletnie pozamykane, ewentualnie można było zadzwonić po receptę i odebrać tą receptę w jakiejś tam aptece, prawda, na szyte leki. Z takich absurdów policja wyganiała ludzi z plaży, bo tam oczywiście zaraza, nie można chodzić, nie można było wychodzić na spacery, prawda? Następnie obserwujemy kolejne absurdy, takie jak zamykanie sklepów i innych biznesów, a jak już się otwierały, to w oczy rzucał się wszędobylski żel bakteriobójczy. Przed progiem sklepu, za progiem sklepu i jeszcze kilka stojaków w sklepie, a na dodatek obowiązkowo maska na jej i zamknięte przymierzalnie. No tak, no bo musicie wiedzieć, że w przymierzalniach czai się najwięcej wirusów, brudu, bakterii i trzeba je zamknąć. W trosce o szanownego klienta oczywiście. Let's try on to be spacious. Otwarte. Kolejnym absurdem, no jak myślicie, co może być? Aha, i zaznaczam, pomijam restauracje, kluby fitness, hotele, fryzjerów i inne miejsca łącznie z turystycznymi w Irlandii Północnej. No jak myślicie? No bo kawiarnie jeszcze są pootwierane, jakieś tam Kosty, Nero i tak dalej, jeszcze to jakoś funkcjonuje. No powiem wam, myjnie samochodowe. Kolejnym miejscem, gdzie jest jeszcze większa wylęgarnia wirusów, są myjnie samochodowe. Człowieku, jak weźmiesz lancę w dłoń, to od razu jesteś atakowany przez całą szarańczę małych kowitków.
Ze względu na obecne ograniczenia rządowe, automatyczna myjnia samochodowa i myjnia ręczna nie będą funkcjonowały do odwołania. Kolejny absurd mieści się w miejscu zwanym Motor Home Service Point, czyli punkt serwisowy do samochodów kempingowych. No słuchajcie, no to jest takie magiczne miejsce, gdzie wirus za wirusem, po prostu deszcz zarazy. A poważnie? A poważnie to jest miejsce, gdzie przejeżdża się swoim kamperkiem, vanem, campervanem, żeby spuścić szarą wodę, zużytą wodę i nabrać nową, a także wypróżnić toaletę. No i mają to, jak widzicie tutaj, za free, za darmo. Jedynie jest opłata za przenocowanie. Jeśli chcesz tam zostać na nockę, no to trzeba zapłacić w jakimś niedaleko barze 5 funtów, a jakbyś chciał się podłączyć do prądu, no to 2 funciki za 10 godzin. Słuchajcie, te miejsca również zostały zamknięte. Jak widać na ekranie, tam jest napisane przez aktualne restrykcje. No i na koniec dodam, że czasami czuję się jak za komuny, choć minęło już tyle lat. A to za sprawą haseł, które wisiały kiedyś wszędzie. Pamiętacie? Tutaj teraz u mnie można też zauważyć podobieństwo. Stay home, czyli zostań w domu. Protect the NHS, czyli chroń służbę zdrowia. Save lives, ratuj życia. All in this together, wash your hands. Jesteśmy w tym razem, myj ręce. Albo to. Zapobieganie zarazie 19. Złap to, wyrzuć to, zabij to. No ja tutaj podszedłem troszeczkę humorystycznie do tego, bo śmialiśmy się kiedyś z idiotyzmów PRL-u, ale tak naprawdę to powiem wam, że sytuacja wcale nie jest taka wesoła. Żyjemy w trudnych czasach i żeby nie było, nie twierdzę, że nie ma problemu. Jest problem. Po prostu moim zdaniem są podejmowane idiotyczne decyzje. Ludzie są przerażeni, bo nie wiedzą, z czym mają do czynienia, a jak coś jest nieznane, no to tego się boimy. Ja nie jestem lekarzem, naukowcem, ani żadnym znawcą. Jestem obserwatorem, jak większość z was. Ale tutaj definitywnie coś nie gra, coś nie trzyma się kupy i nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, aby to zauważyć. Zbyt wiele jest absurdalnych decyzji, nielogicznych posunięć rządów na całej kuli ziemskiej. To po prostu śmierć. I nie jest to tylko moje zdanie. Spójrzcie na cały świat. Wszędzie są protesty. Ludzie manifestują, bo po prostu zabiera im się wolność. Spójrzmy na Londyn. Freedom! Freedom! Były też protesty przeciwko szczepieniom 4 miesiące temu. The main reason today, the sheer fact that mandatory vaccination is even being discussed in Parliament is terrifying, to be honest. And there aren't that many people here, which is a bit scary, but that's the main reason, really. Thought they could easily get their great reset. Little did they know. They thought they could easily have it. Pandemic's little did they know. Pandemic's a hoax. Kolejny jest Belfast. To samo. Ludzie protestują. 300 osób niedawno było aresztowanych pod Stormont, czyli tam, gdzie jest parlament Irlandii Północnej. Nigdy wam nie pokazywałem policji w Irlandii Północnej, a różni się ona tym od z Wielkiej Brytanii, że samochody są specjalnie wzmocnione i opancerzone jak wojskowe. Posterunki policji wyglądają jak twierdze opasane murem i drutem kolczastym, a policjanci wyglądają jak robokopy. W przeciwieństwie do angielskiej policji posiadają ostrą broń. Tutaj może być jednak gorąco, jak postawią punkty kontrolne na granicach pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Południową po Brexicie. No chyba, że będzie to jakieś porozumienie. No a tutaj macie kilka przykładów, jakich argumentów przeważnie Irlandczycy Irlandii Północnej używają w starciu z policją.
W Dublinie protesty, przemówienia na ulicach, demonstracje wszechobecne, oczywiście przeciwko restrykcjom. Nawet rodzice protestują, bo dzieci do szkoły nie chodzą. Jedźmy dalej, Niemcy. Protesty na ulicach przeciwko restrykcjom z powodu zarazy. Kolejna jest Francja, ale tam protest przeciwko rachunkowi za bezpieczeństwo. Holandia, kolejny kraj, który ma dość lockdownów. Tam już zaczął się mały poligon między policją a manifestującymi. Tam jest naprawdę gorąco. Ogień, cegła, gaz i woda. Last night it was attacked, smashed and looted by a mob. And there were similar scenes across the Netherlands. Fireworks and rocks thrown at the police. Tear gas and water cannon coming back in the other direction. Closed early. And a nation was fretting. Adam Parsons, Sky News, Rotterdam. Włochy. Già una pandemia. Hiszpania, Barcelona, tłoczna na ulicach. Ludzie domagają się normalności jak wszędzie. Australia. W Melbourne zaczynają się buntować, wyszli na ulicę i wszędzie są starcia z policją. Before the crowd of anti-lockdown and anti-government agitators was surrounded. Police have formed a ring. Players were thrown, filling Park Street with dozens of motorists caught in the crossfire. The Premier couldn't have cared less. Serbia. Hurling rocks, flares and insults at the government, protesters gathered for a second night across the Serbian capital, Belgrade. Security forces massed outside parliament, keen to avoid a repeat of Tuesday's chaos when some protesters managed to storm the building. Vučić announced the restrictions would be coming back. Afrika. This is footage from 2014 showing a man being hit by armed policemen as they hurl abuse at him. There are also claims of daily persecution. W Afryce, jak widzicie, też jest gorąco. Chcą natychmiastowego uwolnienia aresztowanych protestujących. Chcą sprawiedliwości i walczą z brutalnością policji. Wybranie kogoś, kto będzie bezstronny, jeśli zaraportuje się policjanta. I chcą też, żeby policja była nieprzekupna i zarabiała więcej. Jak widzicie, pomimo to, że w Afryce jest gorąco, to jeszcze sobie dopiekają. Czechy, Praga, również autolockdownowe demonstracje, które nie przebiegały spokojnie. Zjednoczmy się, a stójmy bok po boku, szlik twojego szliku. Słuchajcie, to samo jest w Brazylii, jak widzicie.
Australii, w Wiedniu, w Argentynie, w Danii, Portugalii, w Rumunii. Tam też ludzie mają dość maseczek. W Budapeszcie, na Węgrzech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Słowenii, w Iranie, w Libanie, w Turcji też protestują przeciwko spadkowi ekonomicznemu. W Hongkongu też nie jest wesoło. Walczą o demokrację. Ukraina i Grecja też nie odstaje. Tam też są protesty. A w Szwecji i w Norwegii protesty antyislamistyczne. O Polsce specjalnie nie wspomniałem, ponieważ chcę ją ująć w kolejnym odcinku. No i więcej nie szukałem, jak dla mnie sytuacja jest jasna. To, co dzieje się teraz, za daleko poszło i moim zdaniem idą ciężkie czasy. I na tym chyba zakończę tego vloga, bo i tak czasowo przegiąłem pałę. Dziękuję, żeście dobrnęli do końca, ja już się będę z wami żegnał. Do następnego, cześć!